Hej, projekt North Cleveland Lane. Dzisiaj bardzo ważny dzień. Przyjeżdża budowlaniec, będzie burzył nam tutaj tą ścianę. Także pokażę Wam, jak to wygląda krok po kroku. Jaki jest plan? Tutaj otworzymy tą ścianę, tak jak jest ta niebieska linia. Będzie takie szerokie otwarcie. Aż do tego momentu tutaj, także też częściowo, gdzie są te drzwi. Tutaj, gdzie są drzwi, trzeba będzie zabudować to cegłami, żeby belka stalowa, która będzie zamontowana, miała podparcie. No i te cegły zostaną oczywiście wywalone. Potem trzeba będzie to obłożyć płytami. Będzie gotowe. Tutaj ta sama ściana z drugiej strony. Tutaj, gdzie jest tapeta niezerwana, był kaloryfer, on już został ściągnięty. Jeszcze potem elektryk będzie nam usuwał tutaj dwa kontakty. To jest ten nieszczęsny, ciemny pokój wewnętrzny bez okna. Także co chcemy osiągnąć, żeby ten pokój był dużo jaśniejszy. Budowlaniec już skończył swoją pracę, także ściana jest już zburzona. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tada! Także ściana jest zburzona. Od razu widać, że ten drugi pokój jest dużo jaśniejszy. W końcu jest tam jakieś naturalne światło. Także co zostało zrobione? Tutaj została odbudowana ta ścianka, gdzie były drzwi przedtem. I stal została położona na takich specjalnych betonowych bloczkach. To się nazywa padstones. I tu jest stal, ona jest pomalowana, żeby nie rdzewiała. To samo z tej strony. I tutaj ta stal. Tego już nie widać, ale tam podpiera belki konstrukcyjne podłogi piętra. Teraz co zostało nam do zrobienia? Musimy to wszystko obudować płytami kartonowo-gipsowymi. Jeszcze zanim to zrobimy, musi przyjść inspektor z Cansilu. Musi sprawdzić, czy wszystko jest ok. Dać podpisać nam certyfikat. Także tak to wygląda. Tutaj widok z drugiej strony. Zostawiliśmy tutaj właśnie te kawałki ściany, żeby można było jakieś meble też jeszcze ustawić. Tutaj będzie kominek. Prawdopodobnie ten pokój będzie użyty jako jadalnia, a z kolei w tym pokoju będzie można swobodnie ustawić dwie bądź trzy sofki, telewizor i będzie taka przestrzeń otwarta. Po całości będzie puszczona podłoga, laminet, panele. Również w kuchni to samo, także będzie taki efekt, że wszystko jest połączone. To, czego tak naprawdę teraz kupujący szukają, czyli otwarte przestrzenie. Nagram jeszcze filmik, jak będzie to wszystko już zakryte płytami, wyplastrowane. Będzie widać efekt końcowy. Otwarcie w ścianie jest już prawie gotowe. Zostało częściowo już przykryte płytami. Tutaj ważna rzecz jest, że zasady budowlane wymagają, aby sama tabelka była przykryta podwójną warstwą płyt. To jest ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Tutaj pokażę Wam, jak to się robi. To jest na metodę dip and up. I tu się kładzie po prostu taki klej. Kulki kleju
i do tego się przylepia wtedy tą płytę, się ją dorównuje do poziomu. Bardzo łatwo się to robi. No i taką metodą to wszystko sobie tutaj zakryjemy. I z drugiej strony będzie można wyplastrować. Tak jak już wspominałam, łączny koszt wykonania takiego otwarcia już razem z przykryciem go, z wszystkimi potrzebnymi dokumentami, dochodzi to do prawie 1000 funtów.